Pan wicewojewoda Łużycki, pan Marian Starownik. Zapraszam pana wojewodę i uprzejmie proszę o dokonanie aktu dekoracji. Jednocześnie chciałbym zaprosić tutaj przed scenę następujące osoby. Pana Jana Świcia. Pana Henryka Galiwskiego. Jak również pana Jana Śwista. Wszystkich państwa proszę w tym momencie o powstanie. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla rozwoju przedsiębiorczości polskiej, za działalność charytatywną i społeczną, krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został pan Jan Świć. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali pan Henryk Gajewski, jak również pan Jan Świst. Wielkie brawa. Imieniu upoważnienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mam honor przeznaczyć pana Złotym Krzyżem Zasługi. Serdecznie gratuluję panu prezydentowi odznaczenia. Wszystkim wyróżnionym serdecznie dziękujemy.